Jak znaleźć swój odcień czerwieni? Czy w ogóle powinnaś nosić kolor czerwony? Na te i na inne pytania odnośnie tego koloru odpowiem w najnowszym wideoporadniku. Zapraszam! Czerwony to kolor władzy, energii, siły, seksu, miłości, czegoś pikantnego i kolor, który jest bardzo, bardzo, bardzo energetyczny. Przez kobiety dużo bardziej preferowany niż przez mężczyzn, kojarzony z silnymi emocjami, pokazujące, że osoba, która go nosi, ma w sobie odwagę. Ma w sobie odwagę, ponieważ jest to kolor aktywny, jest to kolor wyrazisty, jest to kolor zdecydowany. Oczywiście, czym większa powierzchnia tego koloru, tym bardziej na nas oddziałuje. I oddziałuje na nas, ponieważ kolor oczywiście wpływa to, co mamy na sobie, wpływa na nas, na nasz nastrój i daje komunikaty innym osobom, no i właśnie wpływa też na innych. Także dzisiaj odpowiem na pytania, jak dobrać odcień czerwieni, który będzie dobry dla Twojego typu urody. Czyli dla każdej grupy kolorystycznej podejdziemy do tego tematu od kilku stron. Ale oczywiście zanim przejdę do takich szczegółów, to jak to u mnie bywa, trochę teorii. Czym w ogóle jest czerwień i gdzie znajdziemy ją na kole kolorów? Czerwień mówi się, że jest kolorem podstawowym. Zapewne na lekcjach plastyki uczono Cię, że kolory podstawowe to żółty, czerwony i niebieski. No i to tak nie do końca jest prawda, to znaczy jest to duże uproszczenie, ponieważ tak naprawdę kolory podstawowe to oczywiście żółty, błękit, cyjanowy, czyli to jest ten odcień niebieskiego i magenta, która jest kolorem, który nazywamy po prostu potocznie czerwienią. No ale mogłabyś powiedzieć zaraz, zaraz, przecież jeżeli ja widziałam gdzieś coś w kolorze magenty, czy to była sukienka, czy to był jakiś wykonany projekt graficzny, czy to był fotel, który chcemy sobie kupić, no to można powiedzieć, no ale to wcale nie była czerwień, to był róż. No i oczywiście masz rację, ponieważ magenta jest takim kolorem trochę kameleonem. I tutaj jakby wejdziemy trochę w teorię koloru, ale w taki bardzo prosty, bardzo uproszczony sposób. Magenta, gdy widzimy ją tak przedstawioną graficznie, czyli na przykład w książce, na przykład tutaj właśnie w wideo, gdzie przedstawiam koło kolorów, przedstawiam te kolory podstawowe, to widzimy ją w postaci różowego. Dlaczego tak jest? Ponieważ to jest kolor czerwony, czerwona farba, czerwona, czyli magentowa farba. Ja tutaj wrzucę taki obrazek pokazujący magentę jako farbę drukarską wykorzystaną do produkcji książki Ubierz się w kolor i zobaczysz, że to naprawdę jest czerwień. No teraz jak to się dzieje? Prosta sprawa. Czerwień przeniesiona na białą kartkę rozbiela się do różu, czyli można by było powiedzieć, że róż to nie kolor, to jest, znaczy nie osobny kolor, jest to rozjaśniona czerwień. I tutaj na tym się na razie zatrzymam, ale jeszcze wykorzystam ten fakt w późniejszych poradach odnośnie właśnie różnych typów urody i wykorzystywania tejże barwy. Więc tak, jakie w ogóle mamy czerwienie? Bo oczywiście czerwony, jak pomyślimy sobie o czerwonym, to myślimy o takim tak zwanym true red z angielskiego, czy takiej prawdziwej czerwieni. Ona pewnie w zależności od osób będzie się nam troszeczkę wahała, ale na pewno możemy powiedzieć, że mamy właśnie tą prawdziwą czerwień. I później na kole kolorów, gdy sobie tak mamy to koło i wytniemy sobie ten kawałeczek koła kolorów, to można powiedzieć, że czerwienie będą się spotykały albo właśnie z pomarańczem, albo później właśnie z takimi różofioletami, można by było powiedzieć. Czyli albo dodajemy żółci z jednej strony do magenty, albo dodajemy niebieskiego z drugiej strony do magenty. No i cóż mogę powiedzieć? Bardzo prosta sprawa. Te czerwienie, które mają w sobie dodatek żółci, czyli są takie pomarańczowawe, czyli są to oranże, cynobry, można by było powiedzieć, że one są ocieplone, czyli to jest taka wyjątkowo ciepła czerwień. Natomiast te, które mają w sobie kropeczkę niebieskiego, one są troszeczkę ochłodzone i to mogą być jakieś wiśnie, to mogą być maliny, to mogą być czereśnie, rubiny, to są właśnie te odcienie czerwieni, no jeszcze popularnym jest na przykład żurawina, które mamy takie chłodniejsze czerwienie, można by było powiedzieć. Ale co z tą oryginalną czerwienią? Mówi się generalnie, że czerwony jest ciepłym kolorem, aczkolwiek trafiłam w kilku źródłach na taką informację, że czerwień jest taka dosyć neutralna, to znaczy dopiero dodanie do
niej, że mamy kolory, które są ciepłe, w kolorach podstawowych to żółty, chłodne to niebieski, no a czerwień jest taka gdzieś pomiędzy. Muszę powiedzieć, że takie rzeczy mnie dosyć zaskoczyły, ponieważ zawsze uczono mnie, że czerwony jest kolorem ciepłym. Także jak widać, nawet w świecie takim, no, można by było powiedzieć, interpretacji nauki, przy fizyki, optyki, tutaj można się no troszeczkę pokłócić co do takich no, prawd oczywistych. Ale pamiętajmy o tym, że nam nie do końca zależy na tym, żeby wykłócać się, jaka czerwień jest cieplejsza czy chłodniejsza, czy ona jest naprawdę ciepła. W moim odczuciu, w moim jakby oku, czerwony, taki prawdziwy czerwony jest również ciepłym kolorem. Nie jest do końca taki neutralny. Jest dla mnie ciepłym, ciepłym kolorem. Możemy go tylko po prostu ochładzać, czyli otrzymywać chłodniejszy odcień ciepłego koloru. Nie będzie to chłodny kolor, ale będzie chłodniejszy odcień ciepłego koloru. Więc na pewno mamy te właśnie takie, że od magenty nam się troszeczkę to zmienia, tak? Czyli mamy te cieplejsze, te chłodniejsze czerwone, ale pamiętajmy też o tym, że nie tylko temperatura czerwieni ma znaczenie dla nas, jako dla osób noszących ten kolor, ale też inne jego atrybuty. I atrybuty to oczywiście jeszcze walor, czyli stopień natężenia koloru. Czy ta czerwień jest jasna, czy ona jest ciemniejsza? No i ciemniejsza to już tak trochę będziemy wchodzić w stronę Bordeaux, w stronę odcieni wina, wiśni, czereśni. To dalej tak naprawdę jest grupa czerwieni, pomimo tego, że my to określamy jakby osobną nazwą, tak? Rzadko kiedy mówimy ciemny czerwony, raczej mówimy po prostu Bordeaux, czy wiśnia, czy buraczek, czy jeszcze jakąś inną nazwę. No a te jasne to tak trochę już będą na granicy różu, na granicy koralu. Będą takie delikatne, one mogą być takie troszeczkę jakby pomarańczowawe, jak na przykład kwiat pigwowca. Także tutaj z tą jaśniejszą czerwienią i z ciemniejszą czerwienią widać, że ona po prostu troszeczkę już no, nie jest taką prawdziwą czerwienią. No i oczywiście mamy jeszcze czerwień pod kątem czystości. Tak jak wspominałam chwilę temu, czerwony jest kolorem aktywnym, czyli jego czysta wersja jest bardzo taka intensywna, bardzo angażuje nasze oko i mamy też właśnie taką czerwień mocną, intensywną, bardzo no, krzyczącą do nas i mamy te takie zgaszone. Te zgaszone to mogą być jakieś czerwienie typu indyjska, jakoś marokańska, to może być marsala, no też na pewno przyciemnienie, czyli stworzenie z czerwieni prawdziwej czegoś ciemniejszego, czyli właśnie w stronę jakby Bordeaux, może dawać też takie wrażenie trochę zgaszenia. Więc pamiętajmy o tym, że dobierając czerwony do swojego typu urody, albo inaczej do siebie, jeżeli jeszcze nie znasz tego swojego typu urody, bo możliwe, że jeszcze nie poznałaś, tak? Bo gdy poznajemy swój typ urody, dla przypomnienia u mnie to jest 12 typów kolorystycznych, to każdy z nich ma swoje określone 3 atrybuty. Te 3 atrybuty możesz znaleźć oczywiście w książce Ubierz się w kolor, tajniki analizy kolorystycznej. Zawsze przy nazwie jest podane. Można to znaleźć też na moim blogu, czyli tam, gdzie są opisane te typy urody z takimi najważniejszymi cechami, czyli jeżeli na przykład wiesz, że jesteś na przykład ciepłą wiosną, to najważniejsza Twoja cecha to jest to, że jesteś ciepła, jest to, że jesteś, Twoja kolorystyka jest dosyć jasna i jest dosyć intensywna. I też takiej czerwieni powinnaś szukać. Czyli można by było powiedzieć, jeżeli znasz swój typ urody, to znalezienie swojego odcienia czerwieni jest banalnie proste. Po prostu szukasz odpowiednio do swoich atrybutów. Natomiast jeżeli nie znasz swojego typu urody, no to cóż mogłabym powiedzieć? Najlepiej jest po prostu testować. Najlepiej jest po prostu testować i odnaleźć ten swój typ urody. Swój typ urody możemy odnaleźć poprzez analizę kolorystyczną wykonywaną z kolorystą, ze stylistą, z wizażystą albo samodzielnie. Ale o tym już były inne wideo, także nie będę się tutaj powtarzała na ten temat. Przejdźmy dalej do dobierania do siebie koloru czerwonego. Jeżeli masz określony swój typ urody, nie w 12 typach, ale w 4 typach urody, to pamiętaj, żeby dobierać swoją czerwień do pory roku. Czyli jeżeli jesteś wiosną, to pomyśl sobie, jaka czerwień wiosną się pojawia. No oczywiście maki. Jakie w ogóle kolory są w wiosną? One są intensywne, są czyste, są nasycone, są soczyste i taka powinna być Twoja czerwień. Jeżeli pomyślimy o czerwieni jesiennej, no to na pewno to będzie taka czerwień, która będzie taka trochę kasztanowa,
brązowa, będzie rudawa nawet, która będzie tak zachodziła troszeczkę na brąz. Także pamiętaj o tym, żeby zastanowić się właśnie, jak można opisać kolory, które występują w danej porze roku i to samo, te same jakby cechy przenieść właśnie na tę czerwień, której szukasz. Okej, chciałabym pokazać kilka propozycji. Chciałabym pokazać kilka propozycji, co mam na myśli, mówiąc czysta czerwień, dla kogo ona się nadaje i tutaj już wjeżdżają zdjęcia. Pierwsza propozycja to oczywiście czysta czerwień, taka intensywna, rażąca. Zobacz, można by było powiedzieć, że jest bardzo wiosenna, dla czystych wiosen, może dla ciepłych wiosen, w zależności od tego, jak oczywiście te ubrania by wyglądały na żywo, natomiast tak jak widzę je na monitorze, to mamy czyste i teraz uwaga, od razu pokazuję zgaszone. Zgaszone, czyli takie, które są no troszeczkę przybrudzone. Zwróć uwagę, że one są takie no gdzieś na granicy trochę różu, trochę kasztana, trochę marsali. Na pewno widzisz tutaj różnicę pomiędzy jednym a drugim przykładem, czyli tych czystych i tych zgaszonych. Ale też zgaszenie czerwieni nie musi być tak naprawdę poprzez to, że my zgasimy sam kolor. W ubraniach możemy też wykorzystywać zgaszenie poprzez wzory. Czyli mamy tutaj takie piękne pokazanie, jak dosyć mocna czerwień może być osłabiona poprzez wstawki tutaj, takie w zdjęciu pierwszym po lewej mamy takie, które są lekko szarawe. Albo właśnie zrobienie kwiatów, łączki, takiej delikatnej, gdzie gdybyśmy chciały wyciągnąć te czerwienie z sukienki, to możliwe, że one byłyby intensywne. Natomiast gdy dałybyśmy ją na całą powierzchnię tej sukienki, ale właśnie wzór daje nam sposobność, żeby tę czerwień troszeczkę przygasić. Kolejna propozycja czerwieni, którą mam dla Ciebie, to jaśniejsza. I tak jak wspominałam wcześniej, z tą jaśniejszą czerwień jest trochę ciężej, ze względu na to, że ona trochę zamienia się albo w róż, albo w taki oranżowo-brzoskwiniowo-pomarańczowo-koralowy odcień. I tutaj też widzimy, możemy, jeżeli ta czerwień może nie jest najlepsza przy twarzy, to można spróbować ze spódnicą. Jak nie ze spódnicą taką w pełnym kolorze, to może z jakimiś małymi kwiatuszkami. Także pamiętajmy, że to dalej są jasne odcienie czerwieni. Niestety nie jest tak, że każdemu będzie pasowała ta prawdziwa czerwień. Czasem po prostu musimy trochę pokombinować i znaleźć swoją czerwień. Czasem ona będzie jaśniejsza, przez co nie będzie taką prawdziwą czerwienią, taką typową czerwienią, albo będzie właśnie zgaszona, taka troszeczkę indyjska, troszeczkę taka przybrudzona, troszeczkę jakby przykurzona i może ona będzie właśnie dla Ciebie najlepsza, a nie ta czysta, bo będzie dominowała Twoją urodę. Kolejna propozycja, która jest jasnych, ale jasnych ze względu na to, że one właśnie są troszeczkę takie pomarańczowawe. Te pomarańczowawe my też odczytujemy jako troszeczkę jaśniejsze i tu też świetne opcje właśnie dla wiosen. I od razu, zaraz po nich wstępują ciemne, czyli te, które będą dobre dla jesieni, dla zim. Oczywiście dla jesieni będą dobre te, które są ciemniejsze i trochę cieplejsze, a dla... jeszcze raz, co ja powiedziałam, dla jesieni te ciemniejsze i cieplejsze, dla zim te ciemniejsze i chłodniejsze. Także mamy tutaj właśnie piękny jeden kolaż, następny kolaż. Tutaj zwróćmy uwagę, że tak zachodzą delikatnie już na chłodniejsze, szczególnie właśnie na tym pierwszym kardiganie, pierwszym z lewej mamy przepiękny odcień takiej wiśniowej albo buraczkowej. W zależności od tego, jak widzimy dane owoce czy warzywa, odcienia czerwieni. Kolejna propozycja to ciemne i takie już typowo jesienne. Zwróć uwagę, tutaj wchodzimy delikatnie w rudość, w kasztan, w brązowe odcienie, czyli zbrązawiamy, ja nie wiem, czy istnieje takie słowo, ale generalnie zbrązawiamy widocznie te czerwienie i one są już takie typowo jesienne dla ciepłych jesieni, nawet dla zgaszonych jesieni, dla ciemnych jesieni, w zależności oczywiście od tego, gdzie ona się pojawia, w jakiej ilości, czy to są spodnie, czy to jest bluzka, czy to jest sukienka, czy to jest tylko element wzoru, czy całe nasze ubranie. Kolejna propozycja to oczywiście te takie typowo chłodne czerwienie. Tak jak miałyśmy ciepłe w postaci tych ostrych, ciepłe w postaci tych jaśniejszych, to tutaj mam też piękne odcienie, które są chłodniejsze i tutaj jak możemy zobaczyć, to już właściwie większość z nich mogłyby podejść pod róże, czyli właśnie pod malinki, które my widzimy je po prostu jako różowe. Jeżeli chodzi o
dzisiejszy temat czerwieni. Mam nadzieję, że już wiesz, jaki czerwony dobrać. Czy pasuje Ci ten najbardziej wyraźny, tej typowy, czy musisz trochę kombinować i znaleźć swój jakiś troszkę inny, zmieniony odcień czerwieni, nie taki typowy. Koniecznie daj znać w komentarzu, jakie kolory powinnam wziąć następnym razem pod uwagę. Mogą to być takie, które będą daną grupą kolorystyczną. Przypominam, że na blogu już jest sporo informacji na temat różu, zieleni, beżu, jasno-niebieskiego, ultrafioletu, no mnóstwo już się pojawiło. Jakie kolory w następnej kolejności powinny nam sprawdzić, rozpracować, albo może jakie odcienie konkretne, czyli na przykład właśnie możemy wziąć jeden pod uwagę i na przykład opowiedzieć o tym, komu pasuje, jak go zestawiać, z czym go zestawiać, także daj proszę wskazówkę, która pomoże mi przygotować najbardziej wartościowe materiały, a żeby nic już Cię nie ominęło w przyszłości, żebyś dostawała powiadomienia o każdym następnym wideo, koniecznie subskrybuj mój kanał i jeszcze włącz sobie tam powiadomienia, czyli ten dzwoneczek naciśnij, żebyś dostawała informacje za każdym razem, gdy pojawi się coś nowego na moim kanale, żeby nie ominął Cię Twój wniosek, który kolorystyczny, który złożysz w komentarzu. Także na dziś dziękuję i do zobaczenia następnym razem.